kapitan Zdzisław Broński, pseudonim Uskok w swoim dzienniku. Polska tonie w czerwonej powodzi. Istnieje przysłowie, że tonący brzytwy się chwyta. Jakże ono obecnie pasuje do wielu Polaków. Toniemy, a nadzieja, której się chwytamy, pozostaje tylko przysłowiową brzytwą. Znak krzyża, ostatnia modlitwa do ciebie. Pacierze, na wileń ściśnie pod takim niebem. Nadzieje, nieśli pod sercem jak matka dziecko. Gnali czerwoną breję, PR-y losko-sowiecką. Walka o niepodległość, niepodległość. Tym, którzy Polaków mieli za armatnie mięso. Tym, którzy przyjeżdżali i namawiali, prześladowali, nazywani ubowcami, milicjantami, prawdziwymi bandytami na usługach reżimowców, którzy chcieli nas skłacić, byś nie mówił po polsku i widział jak matka krwawi, żebyś cierpiał. Przystawiali do pleców karabin z tego miejsca, w którym ten materiał nagrywany rakowiecka. Symbol męczeństwa i kary za to, żeście Polakami byli i myśleli o nas. My nie zapomnimy i przypomnimy o was. Co jest dla tych, którzy dostali kule w tył głowy? To jest o tych, co się poświęcili narodowi. Spójrz na groby, zapal świeczkę z myślą o nich, bądź jak oni i nie podawaj drogą prawej dłoni. To jest dla tych, którzy dostali kule w tył głowy. To jest o tych, co się poświęcili narodowi. Spójrz na groby, zapal świeczkę z myślą o nich, bądź jak oni i nie podawaj drogą prawej dłoni. I tak szli leśną drogą w mglisty poranek, otoczony wilgocią tam, gdzie krzyż uświetlał pamięć. W tym ruszył przez polanę tyralierą pluton 2, lecz oprócz śladów butów głucho ciszą milczał las. Niespokojny czas, 4-5 ciężkie chwile, seria niemych sal w przybratwiej mogile. Nasza krew, walka i co z nią zrobiono? Opluto, zbezczeszczono i przekreślono. I tylko oni nie mogli się z tym pogodzić. Kilku wyklętych pobratymców broni pod ziemię. Tam istniała prawdziwa Polska i to dzisiaj istnieje. I pamięta o przodkach, o wszystkich mordach z rąk NKWD. O tym, że ubecy w święta rabowali wsie. Uszanowanie śle do sierżanta PS Lanuś, który zmarł w czasie akcji od milicyjnego strzału. To jest dla tych, którzy dostali kule w tył głowy. To jest o tych, co się poświęcili narodowi. Spójrz na groby, zapal świeczkę z myślą o nich, bądź jak oni i nie podawaj drogą prawej dłoni. To jest dla tych, którzy dostali kule w tył głowy. To jest o tych, co się poświęcili narodowi. Spójrz na groby, zapal świeczkę z myślą o nich, bądź jak oni i nie podawaj drogą prawej dłoni. Szanowny generale, niech ci ziemia będzie lekka. Ty się nie złamałeś, biorę z ciebie przykład w ten czas. 16 kwietnia o 20:30 roku 1952 zapadł wyrok śmierci. Oficerem śledczym był zwykły szczel. 24 lata, 57 miał generał Nil. Kilka chwil, jedna zobacz, mógł go kopać i bić, a on nie chciał współpracować. Tak, oskarżony był o zdradę, taką właśnie dostał karę za polską sprawę. Dziś cieszą się z wolności profesorzy i doktorzy z wolnej Polski, za którą Teldorf został powieszony. Umy do ręce tak po prawdzie i szczerze, że to głupa. W listach, że to niby jakiś Niemiec, nie wierzę. I na koniec po zabitem mają go do dziś za bandytę. A dla mnie to autorytet.